Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet & Clank. Aktualnie mamy wykonane już wszystkie misje na planecie Gaspar, więc tym samym będziemy się kierować do naszego statku. Dokąd teraz? Nawi komputer podpowiada, że na planecie Batalia zostawiono ważną wiadomość dla nas. To co, pomożemy strażnikom obronić Gwiazdotron? Zatem kierujmy się na planetę Batalia. Widzę, tutaj wojna trwa. Oto ciało obronne Gwiazdotron. Drek wyłączył je impulsem elektromagnetycznym. Trzeba je włączyć. Okej. Czy w inną stronę się tutaj ewentualnie możemy też gdzieś wybrać? Chyba nie. Tutaj widzę, że... Nie no, chyba tutaj nie będziemy skakać. Ewentualnie... by się rozejrzeć... Aha, dobra. Ej, weźmy sobie pana Zurkona. Czemu mi tego nie chwyta? Czyżby one były po prostu do powrotu? Okej. Okay. No dobra, w takim razie zróbmy to w ten sposób. Mamy towarzystwo. Okej. Okay. Weźmy sobie bombę fuzyjną. Dobrze was widzieć. Chodźcie, pomożecie mi oczyścić miasto. Zawsze do usług, panno Verolux. Okej. Dobra, chodźmy sobie po żoger. Ulala, tutaj można spaść. Jeśli zniszczycie Gwiazdotronu, wylatujecie z firmy w trybie natychmiastowym. Weźmy sobie amunicję, tym samym gadżetron. O, mamy tutaj też, widzę, pana wojny. Za 28 tysięcy, weźmy sobie tę broń. Zobaczmy, jak ona się prezentuje. Pan wojny. Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, jak wygląda kwestia ulepszeń. Bombę fuzyjną mamy na maksa. Pana wojny. Mamy sporo tych kryształów, więc myślę, że... Możemy na spokojnie sobie tutaj zadziałać z tym. Widzę, że możemy iść tutaj w prawo albo tutaj prosto. Może przejedźmy się tutaj? O! Pan Zurkon się nudzi. Odbieram sygnał infobota. Jest w tym sektorze. Rozejrzyjmy się. Pan Zurkon nie potrzebuje śrubek. Płaci kulę. Dobra. Jakaś platforma. Okej, okay, no to w takim razie wskakujmy. O, to widzę, możemy się coś przemieszczać. A, bo to jest na tej zasadzie, że
Okej. Dobra. Tak to już zróbmy. Czy tutaj warto jest przeskoczyć? Bo tam zrobimy kółko, więc tak. Dobra. Następnie chodźmy w lewo. Znienacka nam te bomby wyskakują. Aj! Dobra. Na szczęście nic się nie stało. Przydałaby się nam twoja pomoc. Tutaj możemy przeskoczyć albo zrobić kółko, albo w prawo, dobra. Wytrzymaj jeszcze trochę. Lećmy tutaj. Ła, dobra. Gdzieś dojechaliśmy. Hej, Ratchet, tu Grim. Śledzę twoje przygody i cieszę się z obrotu spraw. Słuchaj, nie wiem, czy ci mówiłem, ale mój brat mieszka na Pokitaru. Nazywa się Felton. Nie rozmawiamy często, bo w sumie jest obibokiem. Dziś przesłał mi prośbę o pomoc. Powiedział mi, że Drake atakuje Pokitaru tymi całymi hydrokolektorami. Blargowie potrzebują wody z oceanu. Dzwoniłem do Quarka, ale on odesłał mnie do swojego agenta. Znajdziesz chwilę, żeby go odwiedzić i zobaczyć, o co chodzi? Dzięki, młody. Jesteś świetny. Dzięki za komplement. Oczywiście postaramy się. O, wróć na statek. Ratchet, Kora nas potrzebuje. Chodźmy do miasta pomóc strażnikom obronić Gwiazdotron. Okej, czyli teraz udaj się do fortu. Zatem... chodźmy. Pan Zurkon przybył mordować. Zobaczmy jeszcze tylko, co tutaj jest. Dobra. Tutaj widzę, przydadzą nam się magne buty. Byśmy mogli wejść na górę. Oj, kolejne kryształy, świetnie. Okej. Zejdźmy sobie piętro niżej. Mamy jeszcze skrzynki. Super. Już chyba raczej nic nie będzie. Pan Zurkon się bój. Dobra. O! Spójrzcie, złota śrubka. Okej, okay, tak to tutaj wygląda. Czy możemy tak po prostu tutaj wejść? Aj! Dobra. Udało się. Po prostu wystarczyło wejść. Ale faktycznie było trzeba kawałek zejść z drogi. Spróbujmy tutaj też otworzyć tego intruzera. O, tutaj już widzę bardziej zawiła zagadka. Okej, tutaj też mamy jedno. Tutaj są dwa strumienie, które mogą iść tak albo tak. Okej. Dobra, udało się. O! Zestaw holokart. Świetnie. Okej, otwórzmy sobie od razu. O! I kolejna karta żubra. Zobaczmy. Świetnie.
ilość śrubek, żeby kupić klawiszą. Zapraszam! Co mu tak na tym zależy? Dobra. Pan Zurkon się nudzi. Wychodzą ze śniegu. Nie dajcie mu się zbliżyć do korby. Szybko. Weźmy sobie granatę. Czemu ich jeszcze nie zabiliście? Czy muszę wybrać któregoś z was i zrobić pokazówkę, żebyście zrozumieli powagę? Sytuacji ma mnie nie zawieść. Okej. Załatwiony. Tutaj jeszcze wyskakują wspaniaczki. Dobra. Okej, widzę tak. Albo możemy iść. A. Okej, dobra, no to tu wychodźmy dołem. Weźmy sobie bombę. Pan Zurkon wraca do wielkim stylu. Czy nikt was nie przestrzegł przed panem Zurkonem? Dobra. Z tego co widzę, to... Tutaj można jeszcze kawałek dalej przejść. Sobie pozwolę zobaczyć, co tutaj jest. Ratchet, wskakuj na korbę! Nie wiem, czy tutaj się da wejść. Chyba jednak nie, dobra. Lud chyba nie jest naturalnym środowiskiem dla lombaksów. Okej. Bardzo śmieszne. Dobra, otworzyliśmy most. Dobra robota. Zatem wracajmy na górę. Jeśli nie zniszczymy Gwiazdotron, nasza mobilność w sektorze będzie bardzo ograniczona. Porażka nie wchodzi w grę. Dobra. Zniszczony? Dobra robota. Na Feldin na pewno nie miałeś takich atrakcji. Czy tu można... O, dobra. Że tutaj można przejść. Patrzcie, kolejna złota śrubka. Świetnie. Musimy wrócić tą samą drogą. Z tego co widzę. Okej. Dobra. Potem chodźmy dalej. Widzę, że tak dosyć tutaj gęsto się zrobiło. Zobaczymy. A właśnie, może wypróbujmy sobie tego pana wojny. Dosyć potężna broń, ale niestety ma mało pocisku. Ululu. Okay. Ktoś jeszcze?
Dział kadry twierdzi, że nie mogę was zwolnić za niezabicie strażników galaktyki. Dlatego zarząd i ja postanowiliśmy zaoferować wam małą premię motywacyjną. Blark, który wyprawi strażników na tamten świat, otrzyma w nagrodę wycieczkę all inclusive na trzeci pierścień halabaszu. Imprezy, wycieczki orbitalne, a nawet kursy gotowania. Ktoś się skusi? O, jakieś działko. Dobra, chyba spróbujemy. Wieżyczki laserowe naprawdę mogą być problemem. Trzeba będzie znaleźć inną drogę. Na pozycję, osłaniam. No dobra. Chciałam je rozwalić od razu, ale widzę, że musimy się wstrzymać. Taksówka? Mam chyba z taksówki nie będziemy korzystać. Okej, okay, zobaczmy sobie ulepszenia. Myślę, że zainwestuję jeszcze tutaj w pana wojny. Świetnie. Może weźmy, kupmy jeszcze tego plazmokarciciela. Gadżet zdobył plazmokarciciela. Pseudospektralna bioluneta wyszukuje słabe punkty wroga, ale czy Ratchet ma wprawne oko? Ulala. No ciekawa broń. A tylko 10 pocisków, więc pozwolę sobie je odkupić i chodźmy dalej. Gdzie jest kapitan Quark? Ponoć załatwia jakieś... Co tu się stało? Naprawdę od razu jak... na to nadepnę, to od razu spadam? Nie podoba mi się to. Spróbujmy jeszcze raz. Jeżeli Darkowi uda się zniszczyć Gwiazdotron, będzie mógł podbić każdą planetę w tym systemie. Gdzie jest kapitan Quark? Ponoć załatwia jakieś pilne sprawy wagi galaktycznej. Dziwne. W takim razie mamy robotę. Dobra. Ulala. Jeszcze poczekajmy. Okej, udało się. Dobra, jesteśmy. Fort Krontos. Okej, okay, weźmy sobie tutaj naszych małych przyjaciół. Można walić headshoty. A może się skuszę na pana wojny tym razem. Okej. Dobra. Czy to by było wszystko? Ej. Dobra, chyba nam się to nie przyda. Dobra. Wiem, że musimy iść tutaj do tych wieżyczek, ale nie wiem, czy w pierwszej kolejności nie skuszę się na klasyczne... Zaraz. Tutaj chyba nie bez powodu te schody są zrobione. O, kolejna złota śrubka. Któż by pomyślał? Jest już tutaj ogólnie dość sporo. Już 12 na 28. No, prawie mamy połowę. Tam jest ta korba. Ja tylko rozwalę tutaj te skrzynki.
Zróbmy to może jednym uderzeniem pana wojny. Yeah, potężna ilość. Dobra, świetnie. Ratchet, wpuść mnie. Już idę. Poradzimy sobie. Urodzenia! Do dzieła! Zbliżają się kolejne oddziały! Nie są nam straszne. Myśleliście, że pan Zurko już wrócił? Pan Zurko! Serio? Okej. Uła. Dobra, to z czołgami, to ja może najpierw tak, protonowy dudnik. Okej. Juniorki i bombę. Staram się je dwa na raz rozwalić, nie wiem czy to się uda. Okej. Trzeba jeszcze drugi. Miesiące szkoleń pod okiem Wiktora von Aiona. Dobra. Nie potraficie ubić paru strażników? Gdzie wasze męstwo? Gdzie wasza duma? O, patrzcie, tutaj jeszcze mamy kryształki. Dobra robota, czysto. A teraz co? Dostańmy się do ciała. Dobra, sobie jeszcze tylko pozwolę wziąć kryształ. I te kilka skrzynek. A, no dobra. Pan Zurkon się nudzi. Bierzmy śrubki i otwieramy. Okej. Jesteśmy przy dziale, ale zdaje się, że system jest zablokowany. Musimy je aktywować i to szybko. Może intruzer by się tutaj przydał. Dobra, tutaj jest, okej. Spróbujmy zatem. To wzmocniony zamek. Ulepszyłam intruzera, żebyś mógł nim aktywować i dezaktywować pierścienie. Sprawdź, czy działa. Dezaktywuj pierścień. Świetnie. A teraz przetestuj funkcję aktywacji. Świetnie. Dzięki. Okej. Pamiętaj, żeby korzystać z tej funkcji. Na dobrą sprawę ten raz, dwa, trzy pierścienie. Tutaj są dwa, więc to powinno być z tej strony. Na pewno. Teraz ten powinien iść tu. Z kolei to musimy tak obrócić. Albo po prostu dezaktywować. Okej. Działo obronne Gwiazdotron w gotowości. Dobra robota, Ratchet. Wskakuj na działo. Będę cię osłaniać. Tego się obawiałam. Dobra, zatem wejdźmy do wieżyczki. Okej. Strącaj mniejsze jednostki, by naładować działo jonowe.
A, no dobra, nie było trzeba tak od razu. Moc gwiazdotronu 25%. Dobra, udało się. Aha, mam go! Plank, widziałeś to? Nie, ale gratuluję. Moc gwiazdotronu 25%. W naszą stronę leci pocisk. Moc gwiazdotronu 75%. Czy jeszcze musimy pociski rozwalać? Ciało gwiazdotron uzbrojone. Potwierdzone. Okej, okay, widzę rakietę. Jeszcze jedna, dwie. Dobra. Moc gwiazdotronu 25%. Patrzcie, jeszcze w nas strzelają, dziady giną. Moc gwiazdotronu 7. Jeszcze! Okej, okay, dobra. Dobrze, masz oko. Oj, było blisko. Świetnie. Moc gwiazdotronu 25%. Dobra. Kolejne dwie rakiety. Kolejne. Moc gwiazdotronu 75%. Działo jest gotowe! Strzelaj! Dobra. I jasne. Dobra robota, młody! Wycofują się! Udało się! Drek ma za swoje. Ze strażnikami galaktyki się nie zadziera. Yeah! Woohoo! Okay. Powinniśmy wracać na statek. Chciałam tylko zobaczyć, czy tam przypadkiem nic nie zostało. Zobaczmy sobie mapę. Wydaje się, że wszystkie miejsca zostały zwiedzone, zatem chodźmy do taksówki. Kapitanie, do zobaczenia wkrótce. Jesteśmy bezpieczni. Dobrze się spisałeś, Ratchet. Ty też, Clank. Widzimy się na Quartu. Dobrze. W takim razie, moi kochani, to jest koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kolejne, jeżeli jesteście ciekawi, jakie czekają na nas przygody z Ratchetem. Tak jak możecie zobaczyć, planeta Batalia, wszystkie misje zostały wykonane i zaraz będziemy w następnym odcinku kontynuowali serię. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Plus oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, to zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia, cześć!